W związku z tym, że trwają już przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, w dzisiejszym vlogu chcemy podzielić się przepisem na najlepszy sernik świata, który jest obowiązkowym elementem naszego rodzinnego stołu. Dlatego teraz krótka czołówka i zaczynamy vloga. Składa się z dwóch warstw, z warstwy kakaowej, ciemnej i z masy serowej. Dlatego jego wykonanie można podzielić na dwa etapy. W pierwszym etapie robimy masę ciemną, kakaową, a w drugim masę serową. Do zrobienia ciasta potrzebujemy mąkę. Ja używam mąki tortowej. Może to być jakakolwiek inna mąka, pszenna, jakakolwiek firma. Może być również to mąka orkiszowa. Będzie wtedy ciasto w wersji zdrowszej. Potrzebne nam będą jeszcze jajka, cukier, olej potrzebujemy. Może być to olej rzepakowy albo słonecznikowy. Też jakikolwiek mamy w domu. Mleko będzie nam potrzebne, żeby ciasto było miękkie. To właśnie dodaje się, składnikiem jest właśnie mleko i też mleko, jakikolwiek ma się w domu, może być, ja mam tutaj 3,2%, ale może być też 2% czy 1,5%, nawet 0%, jaki kto lubi. Potrzebujemy jeszcze mąkę ziemniaczaną. Ten składnik to jest potrzebny nam do masy serowej w niewielkiej ilości, bo wystarczy tylko jedna łyżka takiej mąki. Też jakakolwiek firma, nie ma to znaczenia. Teraz potrzebujemy jeszcze do tej pierwszej warstwy ciemnej kakao. Ja polecam kakao Deco Moreno, dlatego że ono jest intensywne, jakby jest dużo kakao w kakale, ono ma dodaje aromatu i wyrazistości w smaku. I sekretem tego ciemnej warstwy są powidła węgierkowe. Możemy dodać, w przepisie są dwie łyżki powideł lub dżemu. Ja dodaję powidła węgierkowe. Uważam, że one są najlepsze. Najbardziej nam wtedy ciasto smakuje z tą wersją dżemu, czyli powidła. Może to być też porzeczkowe i każdy inny rodzaj dżemu, jaki się ma w domu, ale najlepiej ono smakuje według mnie z powidłami węgierkowymi. Teraz tak, potrzebujemy jeszcze ser, ponieważ to jest serniczek i to jest jeden z podstawowych składników. I teraz tak, z serem są różne rodzaje sera. Robiłam ten serniczek na różne sposoby, począwszy właśnie nawet i mieliłam ser dwukrotnie, trzykrotnie, taki zwykły. Potem zmieniłam i kupowałam taki serek trzy razy mielony, a w ostatnim czasie zaczęłam robić z serkiem gotowym do serników w takich wiadereczkach, z wiadereczków i uważam, że to z tej ser w postaci tej formy serniczek z tym serem wychodzi najlepszy, bo jest on najbardziej wtedy miękki i taki rozpływający się w ustach. Także polecamy właśnie serek gotowy, tylko żeby ważne jest to, żeby to był zwykły śmietankowy ser bez żadnych dodatków, żeby nie był waniliowy albo z dodatkiem cukru, zwykły ser sernikowy albo twaróg trzy razy mielony. I oczywiście do masy serowej potrzebne nam będzie jeszcze masło. I ważne jest to, żeby to było prawdziwe masło, 82% tłuszczu, nie jakieś miksełka czy margaryna odpada, bo wtedy zmieni nam się całkowicie smak i nie będzie to dobre.
do ciasta jeszcze nam jest potrzebny proszek do pieczenia i soda oczyszczona. Ona sprawi, że to ciasto dobrze urośnie. I oczywiście do serka jeszcze będziemy dodawać cukier waniliowy. Też jakakolwiek wielkość, jakakolwiek firma, to nie ma znaczenia. Ok, i to są te składniki, które potrzebujemy. Jak widzicie, one są bardzo proste. W większości mamy te wszystkie rzeczy w domu. Ok, i co najbardziej lubię w tym cieście, to to, że się bardzo szybko robi i bardzo prosto. Tak naprawdę to każdy może zrobić to ciasto. Nawet osoby, które się nie znają w ogóle na pieczeniu albo nigdy nie piekły, to jest też dobre ciasto do nauki pieczenia. Także polecam serdecznie. I posłuchajcie, żeby to ciasto zrobić, to generalnie można by tak powiedzieć, że ono się samo robi, bo je robi mikser. I może być jakikolwiek mikser. Ja mam taki, który sam podłącza się i on sam miksuje. Montujemy sobie mikser. To pierwszą rzeczą, którą musimy, to rozpoczynamy sobie tego ciasta. To są jajka. Bierzemy jajka i w ilości 2 sztuki. I tak wbijamy w całości. To jest świetne, bo nie musimy oddzielać białek od żółtek. Wystarczą 2 jajka całe wbijane. Ok. I szklanka cukru. Odmierzamy teraz szklankę cukru. W przepisie jest szklanka cukru, ale my lubimy troszkę mniej słodsze, więc wsypuję nie całą szklankę. A konkretnie mam kubeczek, ale on ma pojemność tyle co szklanka, czyli 250 ml. I teraz tak. Tą masę jajka z cukrem musimy miksować przez 10 minut. Jest to ważne ze względu na to, żeby ta masa, rozpuchniły się te jajka z tym cukrem. I teraz, mając te 10 minut, ja w tym czasie, ten czas wykorzystam na zważenie sera, bo do masy serowej będę potrzebowała 0,5 kg sera i nastawię mikser z jajka i cukier, żeby miksowały się na 10 minut i w tym czasie sobie przygotuję ser do masy serowej. Nastawiam zwykle na drugim obrocie, czyli na takim średniej mocy miksera. Minęło 10 minut i zmiksowały nam się już jajka z cukrem. Zobaczcie, one są takie bielutkie. Taka konsystencja musi być. Ok. I teraz tak, będziemy stopniowo dodawać poszczególne składniki. Czyli tak, 2 szklanki mąki.
teraz obniżymy sobie szklankę mleka. Szklanka oleju. Nie musi być cała. Ważne jest to, w ogóle zaczynamy dodawanie składników od mąki i ważne jest to, żeby te składniki dodawać stopniowo. Będziemy w trakcie miksowania, będę dodawać poszczególne te składniki i trzeba to robić stopniowo, żeby to się dobrze wymieszało i potem kolejne, czyli trochę mąki wsypujemy, miksuje się, później trochę mleka, trochę mąki i znowu mleko i tak stopniowo mieszamy te składniki. Olej dajemy na koniec. W międzyczasie będziemy dawać cukier wanilowy, ten proszek do pieczenia z sodą. I teraz tak, o co chodzi z kakao? Bo w przepisie są dwie łyżki kakao i już wielokrotnie robiłam to ciasto i w zależności od tego, jakie to będą łyżki, to ciasto wyjdzie albo bardzo takie ciemne i gorzkawe, albo straci kakaowy smak. I ważne jest to, żeby te dwie łyżki w ten sposób odmierzyć, żeby ani były za bardzo czubate, ani za bardzo płaskie. Takie po środku, takie średnie. Zobaczycie, pokażę Wam to później. A na samym końcu dodajemy właśnie te powidła. I to też będziemy wszystko miksować.
staram się odmierzyć tak, żeby było idealnie. Jak będą jakieś wątpliwości co do wielkości łyżki, to lepiej dać trochę mniej, jak więcej, żeby takie gorzkawe te ciasto nie wyszło. Mniej więcej takie. Mamy dwie. I znowu miksujemy. Teraz powidła. Też dajemy dwie łyżki. Mogą być duże. Skończyliśmy już robić pierwszą część ciasta, pierwszą warstwę, masę kakaową. I teraz musimy tą masę przenieść, wylać na blaszkę. I przygotujemy sobie blachę. Mamy teraz przygotowaną pierwszą warstwę, pierwszą część naszego ciasta i na tą warstwę będziemy później układać masę serową w postaci łatek. Ale zanim to będziemy przygotowywać tą kolejną, drugą masę, to musimy sobie przygotować kuchnię, trochę posprzątać, umyć mikser i widelki, żebyśmy mogli kontynuować nasze pyszne ciasto. Teraz będziemy robić masę serową i w tym celu potrzebujemy pół kostki masła. Mam przygotowane też pół szklanki cukru zwykłego. Łączę to z cukrem waniliowym. I teraz tak. Będziemy wrzucać masło i cukier i miksować. W trakcie miksowania tych dwóch składników dodamy jajka, bo analogicznie, tak jak w ciemnej masie kakaowej były dwa jajka, tutaj też będziemy dodawać dwa jajka. I w całości nie oddzielamy żółtek od białek, także to jest takie ułatwienie. I następnie, jak to wymiksujemy sobie te trzy składniki, dodajemy stopniowo ser i na końcu łyżkę mąki ziemniaczanej. Thank you.
gotową masę serową. Ona wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest dość rzadka, bo mamy mięciutki serek, taki rzadszy, ale to się nic nie dzieje, bo po upieczeniu to ta masa zgęstnieje. I teraz tak, naszym zadaniem będzie nałożenie tego serka na ciasto ciemne. Będziemy robić takie łatki białe z tej masy serowej. I teraz tak. Jeżeli ten serek jest taki rzadki, to musimy zrobić takie dołki, troszkę przesunąć to ciasto, żeby nam ten serek wszedł pod spód. I tak mniej więcej po dwie łyżki serka, takich łatek nakładamy. Druga. Mamy teraz mniej więcej pierwszy możemy trzy łatki w jednym rządku ułożyć, a później na przemian, tak po przekątnej, czyli tu, między jedną a drugą łatką, kolejną robimy. O, i one nam się takie robią kuleczki serkowe. I tak na przemian. Mogą się czasem pojawić takie grudki z masła, bo jak będzie twardsze masło, to ono nie do końca może zostać rozmiksowane, ale to się nic nie dzieje, bo te grudki, one się pod wpływem temperatury później roztopią i powstaną takie pęcherzyki powietrza. Także nawet są mile widziane w tym cieście takie grudki z masła. Nam zostanie, to resztki tej masy zbieramy i jakiś kącik z boku gdzieś układamy. Okay. I teraz tak. To już mamy przygotowane ciasto do pieczenia. Włożymy sobie je do piekarnika. Ważne jest to, żeby temperatura miała 180 stopni. Akurat mam teraz nagrzany już piekarnik do temperatury 180 stopni. Jest włączona opcja z termoobiegiem góra i dół. Ok, jest. I pieczemy około 50-55 minut. Nasz serniczek już się upiekł. Wyciągniemy go teraz z piekarnika. Teraz tak, jak sernik wystygnie, to warto go przykryć jakąś folią spożywczą albo ściereczką i na drugi dzień on wtedy nabierze takiej wilgotności. Także tyle najlepiej smakuje na drugi dzień. I życzę wszystkim smacznego. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszego vloga. Przepis na ciasto znajduje się w opisie. Oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki i do subskrybowania kanału. A co najważniejsze, życzymy Wam udanych, wspaniałych i spokojnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.